To jest wielka przesada mówienie, że polska społeczność na Litwie żyje tymi wydarzeniami. Tymi wydarzeniami żyje kilka osób z wymienionej fundacji i być może kilkanaście, może kilkadziesiąt osób, które interesują się wszystkim. Na pewno polska społeczność wyraziła bardzo wielkie zaufanie dla prezesa Michała Mackiewicza, zna tą osobę, zna jego uczciwe cechy i tym nie żyje. I to po prostu jest tak trochę trudmychmana w mediach, no ale nie pierwszy, nie ostatni raz Polacy na Litwie byli pod obszalem, ale dzięki Bogu dali temu radę i inaczej będzie tym razem.